Pierwsza taka sytuacja z pobieraniem worków? Tak, pierwszy raz, chociaż przeżyłem powódź w 97 roku. Bo jest pan mieszkańcem tutaj dzielnicy, tak? Tak, mieszkam w tej chwili mieszkam na Biasa, mieszkam na Chmielowicki. Czyli w takich miejscach, gdzie wiadomo, że czasem te problemy z wodą są, tak? Tam, w tym miejscu, gdzie ja teraz mieszkam, było po dach powódź. Rozumiem, że, nie wiem, słucha pan komunikatów cały czas na bieżąco? Tak, i słucham, i obserwuję. I z niepokojem czekamy finiszu. To nie tylko przygotowanie poprzez zabranie worków, tak? No nie, no w sumie ja mam akurat taki teren, że jestem trochę wyżej podniesiony, mam jedno miejsce, gdzie jest wjazd, muszę go zakryć workami, żeby się już nie zalała woda. Mieszkamy w terenie zalewowym i dlatego potrzebujemy worku, żeby uzupełnić piaskiem i zapobiec ewentualnemu zalaniu. To jest pierwsza taka sytuacja, z którą się państwo spotykacie? No, takiej nie pamiętam mobilizacji, natomiast no, 2 lata temu były też takie nawałne deszcze i też już profilaktycznie chcemy zapobiec. Czyli już jest takie doświadczenie, że niestety coś się tam podtopiło w posesji? Tak, jak najbardziej, piwnica szczególnie. To chyba też dobrze, że mamy taką świadomość i mamy też takie możliwości. A jak pani ocenia to, że te akcje są w tej chwili w mieście prowadzone? Rewelacja. Wszędzie są dostępne worki, wszędzie można podejść do straży i nie ma z tym problemu najmniejszego. Piasek też jest dostępny, także ewentualnie zawsze można zabezpieczyć posesję. Jednostka działa w sumie od wczoraj, od godziny 17 wydawaliśmy już worki. Była też dostawa piasku, dzisiaj od godziny 10 tak samo działamy. Jesteśmy w pełnej gotowości, mamy dostawę piasku, mamy dostawę worków. Monitorujemy sytuację na bieżąco. Działamy w terenie. No właśnie, bo to też jest teren, który był terenem też takim zalewowym. To tak. Też pewnie jest kwestia związana z ewentualnością waszej pracy, nie tylko tutaj przy wywożeniu tego piasku. Tak, tak. Jesteśmy przygotowani na to, że może woda wezbrać. Także tutaj wozy bojowe są przygotowane. Ekipa jest też w terenie, monitorują sytuację. Także cały czas działamy. Ale na szczęście by było bezpiecznie, więc rozumiem, że te komunikaty w tej chwili nie są tak jak te wczorajsze, aż tak pesymistyczne. Na chwilę obecną wygląda sytuacja lepiej niż się zapowiadało, także miejmy nadzieję, że do niczego nie dojdzie, że to tylko prewencyjnie. Rozkładamy te worki, sprzęt mamy przygotowany prewencyjnie.